Bruno Stoyer, który obserwował zawody gminne w Pietrowicach Wielkich. Zawody takie widział już ho, 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 ile razy. Panie Bruno, co się zmienia w tych współczesnych zawodach z Pana punktu widzenia, człowieka, który straż pożarną od dzieciństwa zna? No, na dzisiejszych zawodach seniorzy startowali wszyscy na jednej motopompie. Jest to sprawiedliwe. I po drugie, ta motopompa jest, japońska motopompa, sprawna i no, wszystko to przebiegało bardzo sprawnie. Zrównane szanse, rozumiem. Wtedy tak. Każdy ma jednakowe warunki startu. Tak, jest wyrównany, jeśli chodzi o start, a dwa, tańsze też dla gminy, dla samorządu, bo już nie trzeba utrzymywać tych motopomp PO5. Wystarczy jedną na poziomie gminy, jedną do zawodów. Jeśli chodzi o poziom, to wydaje mi się, że poziom jest coraz lepszy. Coraz lepsze czasy. Zawodnicy tak są zdyscyplinowani i zawody ogólnie też bardzo sprawnie to przebiegało. Jednocześnie startowali i seniorzy, i młodzieżowe drużyny pożarnicze i poszło to szybko i sprawnie. Okay. Gmina Pietrowice Wielkie jest zasobna w straży pożarnej. Tutaj jest 20 drużyn. To jest jedna chyba z największych takich imprez, jeżeli chodzi o cały powiat raciborski. Jak pan myśli, skąd się bierze ta chęć bycia strażakiem na tej ziemi pietrowickiej? No, mamy 11 wiosek i 10 jednostek straży. Tylko w Amandowie nie ma straży. Jest to na pewno najlepszy przelicznik w skali powiatu. W każdej wiosce straż. No, w tym roku rzeczywiście ile jest drużyn seniorów, tyle prawie wystartowało drużyn też młodzieżowych drużyn pożarniczych. Czyli jest przyszłość, jest na rybek. Może też powiem nieskromnie, jest to wynik tego systematycznego prowadzenia tego obozu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Może. W tym roku też będzie. Tak. I zaczyna się kiedy? W tym roku też będzie. Zaczynamy 1 lipca. W tym roku pierwszy raz będzie 10 dni. Zawsze był 5 dni. Wiąże się to z tym, że otrzymaliśmy fundusze z Państwowej Straży Pożarnej i oni postawili warunek. Musi być przynajmniej 10 dni. Dziękuję uprzejmie. OSP Samborowice znów zdominowało zawody gminne w Pietrowicach Wielkich. Dwie drużyny z pańskiej jednostki są na czubie, jeżeli chodzi o tą najważniejszą grupę, grupę A. Jak tego dokonaliście? Znaczy najważniejszym dokonaniem chyba jest to, że są młodzi przede wszystkim. Młodzi, ambitni, chcący czegoś pokazać. Mają też, akurat ci młodzi, mają takiego dryga, ponieważ to jest drużyna złożona z byłych członków MDP. Parę lat temu uczestniczyli w zawodach wojewódzkich i krajowych, tam liźli tego czegoś, że chcą walczyć, chcą trenować, no i to widać do dnia dzisiejszego. Dalej trenują i efekty widać. Macie też silną drużynę kobiecą w grupie C, jedyna startująca, ale też potwierdzająca, że jest chętna i sprawna i ciągle gotowa. Tak jest, jedni ciągną drugich, oni akurat w drużynie kobiecej też jest parę młodych druhów, którzy brali udział w zawodach, także trenują razem jedni od drugich, doradzają sobie, pomagają i to jest coś fajnego, co nas trzymie wszystkich razem. Zawody szybko przebiegły, 3 godziny mniej więcej, także jak na taką dużą liczbę drużyn w Pietrowicach Wielkich w całej gminie, no to jest szybko i sprawnie. Tak, to się zgadza, dyscyplina drużyn była niesamowicie dobra, fajnie wszystko sprawnie przechodziło, drużyny się zmieniały, także bez żadnych kłótni, bardzo fajnie to przeszło. Dziękuję bardzo. No. Rafał Leśnik, naczelnik OSP Maków, które było w tym roku gospodarzem zawodów gminnych w Pietrowicach Wielkich. Jak poszła ta organizacja? Jak pan ocenia te zawody? Uważam, że organizacja była bardzo dobrze zorganizowana. Bardzo dużo pracy nasza jednostka wcisnęła to. Serdecznie chciałem podziękować wszystkim osobom, które angażowały się w organizację tych zawodów. Kilka dni dobrych żeśmy poświęcili na to, żeby to było zorganizowane. Myślę, że były dobrze zorganizowane, bo szybko, sprawnie wszystkie konkurencje się odbyły. To prawda, nawet z zewnątrz wygląda 3 godziny, no to jak na 20 drużyn startujących, to jest bardzo szybko i sprawnie. Panie Rafale, wasz wynik sportowy, jak pan ocenia? Gdzieś w połowie stawki jesteście chyba. Myślę, że jesteśmy w połowie stawki. Myślę, że zrobiło to, że
no trzeba było zorganizować tą uroczystość, no i nie było czasu na treningi. Poza tym uważam, nie najważniejsze jest miejsce, tylko najważniejszy jest udział. Wspomniał Pan o uroczystości, szykujecie się do jubileuszu, to już niebawem, proszę powiedzieć, jakie szczegóły są zapowiedzi właśnie Waszego święta w Makowie. Szykujemy się do jubileuszu 130-lecia naszej jednostki, odbędzie się to 28 lipca. Ci, którzy przejeżdżają przez Maków, widzą, że mamy rozbudowaną jednostkę. Jest jeszcze w trakcie rozbudowy ta jednostka. Do jubileuszu będzie wszystko dokończone. W jubileusz będzie i poświęcenie remizy, i wprowadzenie drugiego samochodu bojowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję.